W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy święto oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Święto jest ostatnim ze świąt w czasie po objawieniu. Jest jednym z najstarszych świąt maryjnych, gdyż jeszcze w VII wieku zajmowało w Rzymie drugie miejsce po wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Święto obchodzi się 2 lutego, ponieważ Matka Boża, posłuszna prawu Mojżesza, udała się z Panem Jezusem i świętym Józefem do Jerozolimy 40 dni po narodzeniu Dzieciątka Jezus, by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary. Procesja z gromnicą, która jest symbolem Chrystusa, światłości świata, przypomina nam podróż Maryi i Józefa do świątyni w celu ofiarowania anioła przymierza, jak pisał o Chrystusie prorok Malachiasz. Poświęconą świecę, gromnicę, podaje się przed śmiercią konającemu do ręki, jakby na przypomnienie starca Symeona, który biorąc dziecię Jezus w objęcia, z ufnością w Jego łaski odchodził z tego świata. Jest dawnym zwyczajem, że pobożni katolicy zapalają poświęconą świecę także w czasie burzy, dlatego świecę nazywa się gromnicą, a samo święto świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Święto dzisiejsze jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej oraz dokonania obrzędu oczyszczenia przez Najświętszą Marię Pannę. Liturgia dzisiejsza, uwzględniając w wielkim stopniu osobę Matki Bożej, rozważa przede wszystkim przyjście Mesjasza do świątyni, na co należało się przygotować przez oczyszczenie duszy. W tajemnicę dzisiejszego święta niech wprowadzą nas słowa kazania świętego Sofroniusza, biskupa. Idźmy wszyscy na spotkanie Chrystusa. Z ochoczym sercem podążajmy, wielbiąc Jego tajemnicę. Niechaj nikogo nie zabraknie na tym spotkaniu. Niech każdy niesie zapaloną świecę. Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę tego, który przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła wiecznego rozproszył złe ciemności. Oznacza także i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa. Jak bowiem Bogu Rodzica, dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach światło prawdziwe, idąc na spotkanie tych, którzy pozostawali w mroku śmierci, tak też i my, oświeceni Jego promieniami, i trzymając w ręku widoczny dla wszystkich płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który jest prawdziwym światłem. Światło przyszło na świat i oświeciło go pogrążonego w mrokach. Nawiedziło nas z wysoka wschodzące słońce i oświeciło tych, którzy przebywali w ciemnościach. To misterium dotyczy nas. Dlatego właśnie podążamy, trzymając zapalone pochodnie, dlatego biegniemy, niosąc światła. Okazujemy w ten sposób, że zajaśniało nam światło. Wskazujemy także na blask, który my sami od Niego otrzymamy. Idźmy więc wszyscy razem, śpieszmy na spotkanie Boga. Oto pojawiło się światło prawdziwe, które
które oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Oświećmy się nim, bracia, i świećmy nim wszyscy. Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego światła. Niechaj nikt, kto je otrzymał, nie trwa dłużej w ciemnościach. Idźmy wszyscy jaśniejący, idźmy razem wszyscy oświeceni i przyjmijmy wraz ze starcem Symeonem jasne i wieczne światło. Wraz z nim wychwalajmy i dziękujmy Bogu, Ojcu Światłości, który zesłał prawdziwe światło, rozproszył ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi. Także i my zobaczyliśmy Boże zbawienie, które Bóg przygotował wobec wszystkich narodów na chwałę nowego Izraela, to jest nas właśnie. Zobaczyliśmy i natychmiast zostaliśmy uwolnieni z dawnego mroku grzechu. Podobnie jak Symeon po zobaczeniu Chrystusa został wyzwolony z więzów doczesnego życia. My także, przyjąwszy w wierze Chrystusa, przychodzącego do nas z Betlejem, z pogan staliśmy się ludem Bożym, albowiem to Chrystus jest zbawieniem danym nam od Boga Ojca. Naszymi oczyma ujrzeliśmy Boga, który stał się człowiekiem. Teraz, skoro zobaczyliśmy Boga obecnego wśród nas i przyjęliśmy Go w duchu na ramiona, staliśmy się nowym Izraelem. Czcimy więc obecność Pana coroczną uroczystością, abyśmy nigdy o niej nie zapomnieli. Drodzy wierni, Jezus Chrystus jest światłem. Sam Zbawiciel mówi: jam jest światłość świata. Kto za mną idzie, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jezus Chrystus przychodzi, aby nas, ludzi, oświecić światłem prawdy, światłem łaski, światłem wiary. Kłamstwo jest ciemnością, prawda jest światłem. Trwajmy w prawdzie. Grzech jest ciemnością, łaska jest światłem. Trwajmy w łasce. Niewiara, fałszywa wiara, zmieniona wiara jest ciemnością. Wiara katolicka jest światłem. Trwajmy w prawdziwej wierze, to znaczy katolickiej wierze, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze prowadzącej do zbawienia wiecznego, do wiecznego zbawienia duszy. Do tych, którzy przyjęli światło prawdy, światło łaski i światło wiary, mówi Pan Jezus, wzywając do pełnienia dobrych uczynków, dobrych czynów. Wy jesteście światłością świata. Nie może się skryć miasto leżące na górze, ani nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Jeśli unikamy grzechu, jeśli życie nasze obfituje w dobre uczynki,
w dobre czyny, wtedy Chrystusowa światłość w nas przebywa, nas oświeca. Jeśli unikamy grzechu, jeśli życie nasze obfituje w dobre uczynki, w dobre czyny, wtedy inni mogą zobaczyć, widzieć w nas, w naszych czynach Chrystusową światłość. Pisze święty Paweł w liście do Tytusa, wierna to mowa i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom. Drodzy wierni, niech zatem owocem dzisiejszego święta będzie nasza gorliwość w pełnieniu dobrych czynów. Bądźmy gorliwi w pełnieniu dobrych czynów, aby przez nas, przez nasze dobre czyny, przez nasze dobre uczynki, Chrystusowe światło mogło dzisiaj rozbłyskać i być widzialne dla zbudowania dusz wielu. Weźmy sobie do serca i wprowadźmy w czyn słowa apostoła narodów. Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni, obfitujący zawsze w dziele pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.